Boże, to będzie trudny dzień jutro, trudny czas, ale bardzo Cię proszę, żebyś dał zwycięstwo naszej reprezentacji w meczu z Angolą. Panie Boże, bardzo proszę, żeby Angola wygrała ten mecz. Panie Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj spadł śnieg i że mogliśmy z moim synem pojeździć na nartę. Proszę Cię, aby jutro była taka sama pogoda. Panie Boże, proszę Cię, żeby jutro było ciepło, żeby mogę z rodziną iść na plażę. Panie Boże, dziękuję Ci za wysłuchanie moich modlitw, że mogłem się dostać do tej elitarnej jednostki i będę mógł pojechać na misję. Panie Boże, sprawa, by Boguś nie musiał jechać na wojnę. Wszechmogący, dobry Panie, dziękuję, że przez wszystkie wieki opiekowałeś się naszą ojczyzną, błogosławiłeś naszemu krajowi. Ale widzisz, teraz różne siły się ścierają, różnie może się stać w najbliższym czasie. Proszę Cię, aby w najbliższych wyborach nie wygrała Partia Zielona. Panie Boże, bardzo proszę, żeby Partia Zielona wygrała te wybory. Panie Boże, Ty wiesz, jak był ciężko ten ostatni miesiąc. Proszę Cię, żeby miał syn, żeby był podobny do taty, żeby miał niebieskie oczy i blond włosy. Panie Boże, jestem tutaj dzisiaj, Ty wiesz, bardzo Cię proszę, żeby to była dziewczynka, czarna dziewczynka. Panie Boże, proszę Cię o to, żebyś zmienił serce Michała, żeby mógł się stać taki jak ja. Panie Boże, proszę Cię, zmień serce Bogusia, by mógł się stać taki jak ja. Panie Boże, bardzo proszę, żeby jutro nie było egzaminu, bo już miałam dwójkę, Panie, i teraz nie jestem przygotowana. Bardzo proszę o to. Dziękuję Ci bardzo za ostatni tydzień. Dałeś mi wiele siły i mądrości. I proszę, żebyś jeszcze pobłogosławił. Jeszcze tylko jutro. Proszę Cię, żebym zdał ten egzamin jak najlepiej, ku Twojej chwale. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogłem kończyć te studia. Proszę Cię, abyś dalej błogosławił mi, abym mógł mieć wspaniały dom, abym mógł znaleźć dobrze płatną pracę i abym miał jakieś grono znajomych, z którymi będę mógł spędzać mile czas. Panie Boże, spraw, żeby Tomka rozumiał, co jest najważniejsze w życiu, żeby on zwrócił się do Pana. Panie Boże, spraw, abym mógł dostać wymarzony awans. Panie Boże, Ty wiesz, jak ciężko pracowałem przez ten ostatni rok i spraw, by to nie Michał dostał ten awans, ale żebym to ja go dostał. Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw. Amen. Czy Bóg może wysłuchać wszystkich naszych modlitw? Czy nasze modlitwy to tylko lista życzeń? Czy umiem się modlić? Czy w naszych modlitwach myślimy tylko o sobie? Czy nasze modlitwy są zgodne z wolą Bożą? I czy wszystkie nasze modlitwy są oparte na miłości?